Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko tych ilościowych, takich jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na mojej stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej piszcie od razu do mnie na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę miała tylko taką możliwość, odpiszę na pewno. I kwestia, proszę cierpliwie czekać na moją odpowiedź, mailuję na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przedmiotu ekonometria, prognozy i symulacje, analiza danych, ale z zakresu właśnie powiedzmy oceny szeregu czasowego. Tak jak widzicie tutaj pracujemy w programie GRED i dane akurat ja teraz do tego przykładu zastosuję roczne. I o co chodzi? Chodzi o to, że mamy dowolny szereg. Tutaj to jest zmienna Y, której nie mamy konkretnie zdefiniowanej, co to jest, ale możemy sobie przyjąć, że to są na przykład dochody jakiegoś przedsiębiorstwa. I w tym momencie wiemy, że one są z lat. No wiadomo, to jest tylko jakiś układ przykładowy 1952-2020. Dane oczywiście można tutaj zmienić, struktura danych, nazwać, że to szereg czasowy, po tym, że jednak nadal ok, są roczne, ale rokiem startowym niech będzie z ręki wpisany rok 1990. Klikamy Enter, nie da się, to dalej. No i mamy 2060 rok. Ok, niech tak i tak będzie, to nie ma większego znaczenia. I teraz oczywiście jako Ctrl+S możemy zapisać zmiany w sposób stały. I teraz jeżeli chcemy ustalić w tym momencie, co może wpływać na naszą zmienną, a nie znamy żadnych zmiennych, które potencjalnie mogłyby być objaśniającymi, należy się kierować tym w przypadku prognozowania, jak ukształtowany jest ten szereg. Jeżeli zaznaczymy tą zmienną i wybierzemy opcję wykres szeregu czasowego, mamy możliwość podejrzenia, jak on się kształtuje. Na pewno możemy to zauważyć, że na początku wartość lekko spadała, potem był wzrost, ale generalnie z biegiem czasu coraz bardziej ten szereg miał coraz niższe wartości z biegiem czasu. Czyli to już na pewno jest ewidentnie do zauważenia, że szereg wykazuje na pewno jakąś tendencję czasową. A czy to będzie liniowa, czy też nieliniowa, albo w jakiejkolwiek innej formie nieliniowej, to dopiero możemy sobie sprawdzić. Na pewno jeśli chodzi o kolejny składnik każdego szeregu czasowego, nie możemy tutaj rozważać, czy występują tak zwane wahania sezonowe, bo szereg jest, ma charakter danych rocznych, czyli nie ma wskazanych podokresów w okresie rocznym, tylko mamy dane z poszczególnych lat, a więc mamy tutaj już ograniczone pole. No i ostatnim elementem, który możemy rozważać, jest na pewno autokorelacja składnika losowego, a dokładnie chodzi po prostu o autokorelację samego Y, bo po prostu jeżeli wyjdzie autokorelacja reszt, to prawdopodobnie występuje autokorelacja samego Y. Więc jeżeli na Y zaznaczę i wybiorę opcję korelogram i wybiorę choćby do sensownych 8 opóźnień, to w tym momencie wychodzi nam ewidentnie, że występuje autokorelacja rzędu pierwszego. Oznacza to tyle, że jeżeli autokorelacja cząstkowa PACF wykazuje 2 lub 3 gwiazdki, to na pewno tego stopnia opóźnienie będzie ważne w modelu. Ostatecznie może zostać zredukowane, ale nie musi. Autokorelacja cząstkowa, ta generalna, jak widzimy tutaj, ciągle wykazuje 2 lub 3 gwiazdki, czyli istotność jest przynajmniej do 1, 2, nawet 3 gwiazdek, czyli do 1 gwiazdka, jak wiemy, to jest do 10% istotność, 2 gwiazdki do 5%, a 3 gwiazdki to nawet do 1%, co jest bardzo wysoko.
To potwierdza nam również sam wykres tego korelogramu. Nasza pierwsza wartość dla funkcji PACF dla zmiennej Y znacząco przekracza górną krytyczną tą linię niebieską, czyli na pewno występuje autokorelacja rzędu pierwszego dla tego szeregu i wszystkie inne są pochowane w granicach, więc nie występuje tutaj ta autokorelacja w kolejnych opóźnieniach. I teraz, jeżeli chcemy zbadać ten szereg, to znaczy zbudować dla niego model tak zwany Kleina, który bada nam zarówno, wykorzystuje nam powiedzmy to, jak ukształtowany jest ten szereg, to musimy zacząć od tego, że na pewno ja wstępnie analizą wzrokową oceniłam, że występuje tendencja czasowa, a więc dodajemy zmienną time. Potem, jeżeli ja teoretycznie na początku, co do zasady, rozważam, że występuje tendencja czasowa, to mogę rozważać, że nie tylko ta liniowa time, tak jak tu widzimy, przyjmuje kolejne wartości dodatnie na plusie. Możemy rozważać, że występuje funkcja nieliniowa takiego trendu kwadratowego, czyli że występuje zmienna time i jednocześnie time do kwadratu. Czyli definiujemy sobie nową zmienną, że to są wartości time'u podniesione do kwadratu. Gdy to sobie zapiszemy, podejrzymy, że wartości to są 1, 2, 3 w górę, ale każda do kwadratu, zgodnie z tym zapisem, jak ta zmienna była definiowana. Oczywiście, że ja mogę sobie zaraz definiować tam do trzeciej, ale zobaczmy, co nam wyjdzie. Żeby zbudować jakikolwiek model ekonometryczny w programie GRAD, albo tu na dole zaznaczamy beta z daszkiem, czyli okno specyfikacji modelu KMNK, albo wchodzimy model, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów. Osobiście jestem przyzwyczajona do naklikania na betę, powiedzmy jednym ruchem mogę zrobić. I teraz zobaczymy tak, pierwszym elementem przy budowie modelu Kleina jest w tym momencie oszacowanie, jaki mamy stopień trendu. Więc najpierw Y będzie naszą zmienną, dla której budujemy model i najpierw sprawdzę, czy występuje trend liniowy. Jak widzimy, zmienna time dla niej, statystyka te studenta jest bardzo wysoka, bo już przekracza znacząco minus lub plus 2, czyli nie jest na pewno w tym przedziale od minus 2 do 2, czyli jest bardzo wysoka jak dla mnie, minus tutaj nie ma znaczenia i potwierdza mi to osiągnięta przez program od razu wartość P. Ona oznacza tyle, po pierwsze są trzy gwiazdki, to już oznacza, że jest wynik bardzo dobry, bo już dwie gwiazdki oznaczają, że zmienna time trwale wpływa na Y, czyli występuje trend liniowy. A teraz tutaj patrząc, o co chodzi, co to za dziwna liczba. 7,8 E kreska 0,3,4 oznacza tyle, że ta siódemka występuje na dopiero 34. miejscu za zerem, czyli liczba jest generalnie bardzo niewielka, ale większa od zera. I to są te prawdy, ja bym to po ludzku wytłumaczyła w ten sposób. Wartość P jest to w tym momencie szansa na to, że dana zmienna nieistotnie wpływa na time, więc w tym momencie te szanse na tą nieistotność są bardzo niskie, bo to jest inaczej 7,8 razy 10 do minus 34. To jest bardzo niewielka liczba w porównaniu do 5%, które są maksymalnym poziomem nieistotności. No i dodatkowo współczynnik determinacji u nas jest już cokolwiek wysoki, bo 88% współczynnika determinacji oznacza tyle, że aż w 88% zmienna czasowa time wpływa na Y. Jeżeli my sobie do modelu wprowadzimy kolejne zmienne, czy to time kwadratowy, czy opóźnienia dla Y, możemy tylko się spodziewać wyższego poziomu wyjaśnienia zmienności Y. No i zauważmy, że błąd wynosi 220 w porównaniu do 4000, to ja już bym powiedziała całkiem znośny wynik współczynnika zmienności reszt, więc nie jest źle. Na razie ten model powiedzmy zostawmy w pamięci, a teraz zbudujmy, sprawdźmy, czy występuje model trendu kwadratowego. Jeżeli chcę zbudować model trendu kwadratowego, to w tym momencie muszę zauważyć, że model trendu kwadratowego występuje, gdy mam zmienną time trendu liniowego, dokładam time do kwadratu i po kliknięciu OK, super, wychodzi mi taka sytuacja następująca, że
To, że trend liniowy w tym momencie posiada dwie lub trzy gwiazdki, nie ma znaczenia, bo przy ocenie trendu kwadratowego bierzemy pod uwagę, czy ten najwyższy stopień, czyli time 2, wykazuje wysoką statystykę testudenta, a jak widzimy wysoką, bo przekraczającą, mówię, przynajmniej plus minus 2. I dodatkowo wartość P posiada aż 3 gwiazdki, czyli ta moja wartość P jest niska, w okolicach 0, i ta jedynka pierwszy raz się pojawia dopiero na 29 miejscu po przecinku, czyli jest dodatnia, a zwróćmy uwagę, wyjątkowo wysoki okazuje się współczynnik determinacji. W poprzednim modelu, jak mówiłam, było około 88%, super, bym powiedziała wprost, ale to, że po dodaniu jednej zmiennej współczynnik determinacji wskakuje nam na 98%, to tylko świadczy o pozytywnym kierunku zmian przy przejściu z tego trendu liniowego na kwadratowy. Oczywiście, że formalnie no, można przeprowadzić test F, Fischera, Snedekera, jeżeli ja dobrze to mówię, na badanie spadku wariancji resztowej przy przejściu z tego trendu liniowego na kwadratowy, czyli z trendu prostszego na bardziej skomplikowany. Zobaczcie, przy trendzie kwadratowym błąd standardowy reszt wynosi 86, tutaj 220, czyli ja już bym powiedziała przy podzieleniu, bo tak wychodzi w tym teście F, ja to oczywiście chyba zrobię ten oddzielnie, ten filmik dotyczący tego testu, to w tym momencie jak podzielę większy trend, większą wariancję resztową, czyli 220 do kwadratu przez 86 do kwadratu, wiadomo od razu z liczbami po przecinku, to wynik znacząco na pewno przekracza taką wartość minimalną 2. Tutaj możecie na kalkulatorze policzyć, że to jest znacząco powyżej 2. Ja sobie włączę zaraz kalkulator i jak sobie podzielimy w tym momencie 220 przez 86, otrzymamy wynik i ten podniesiemy do kwadratu, no to wynik jest znacząco dla mnie wysoki w tym teście F na spadek wariancji resztowej i to na pewno istnieje duże szanse na to, że trend kwadratowy jest znacznie lepszym formą tego trendu niż trend liniowy. Dlatego ja model trendu liniowego mogę co najwyżej zapisać jako ikonę sesji, wyrzucić go tymczasowo i oczywiście możemy, powiem wprost, zbadać, czy występuje trend sześcienny, to znaczy mamy w modelu zarówno trend liniowy, kwadratowy i dołożymy zmienną time do trzeciej. Można to zrobić, może nawet to zaraz zrobimy, ale stopień wyjaśnienia przy trendzie kwadratowym, przepraszam, jest i tak wystarczający dla nas i byśmy mogli iść dalej. Ale okej, zróbmy tak, zdefiniujmy nową zmienną, napiszmy, że to jest time do time 3, zdefiniujemy, że to jest wartość time'u do trzeciej potęgi. Okej. Oznacza to tyle, że mamy trzecią zmienną jako trend sześcienny. Oczywiście mogę Wam pokazać, że tutaj można zmienić zapis, edycja atrybutów i można zapisać, że to jest trend sześcienny. Ok. I tutaj też można oczywiście zmienić, że to jest trend kwadratowy. Trend liniowy to jest pojedyncza zmienna, kwadratowy to dwie zmienne pierwsze, a sześcienny to są wszystkie trzy. I teraz jeżeli wejdziemy w okno z budową tego modelu i dodamy zmienną time do trzeciej, otrzymujemy model. O, właśnie. I teraz sprawa będzie dyskusyjna. To za duże, pomyłka. Zobaczcie w ten sposób. Przy tajmie do trzeciej potęgi na pewno możemy zauważyć, że zarówno i time 2, jak i time 1 obie mają dwie lub trzy gwiazdki, co w ogóle nie ma dla nas znaczenia, ale time 3 też ma istotne dwie gwiazdki, bo wartość P, którą osiągnęliśmy, jest już powyżej, jest powiedzmy do 5%, czyli na pewno time 3 istotnie wpływa na Y, ale muszą być te dwie zmienne też również wprowadzony do modelu. I co to nam daje? To, że na pewno Y posiada istotny trend sześcienny. Ale jeżeli mamy wybrać w tym momencie, który z tych trendów jest lepszy, czy trend kwadratowy, a może sześcienny, to sprawdźmy sobie coś takiego, jak w trendzie kwadratowym mam 0,98, czy po prostu 98% współczynnik determinacji,
Tutaj ledwie ciut o jedną część dziesiętną procenta więcej. Nic. Faktycznie bym powiedziała istotnie żadna różnica. A dodatkowo przy trendzie sześciennym mam 83 błąd resztowy reszt, a tu 86. Czyli powiedzmy, gdy przejdę z kwadratowego na sześcienny, ja tylko stracę 3 jednostki, co faktycznie jak podzielę 86, większy błąd standardowy reszt przez mniejszy i podniosę wynik do kwadratu, to faktycznie ten spadek wariancji w tym ilorazie jest żaden. To wartość jest około jedynki, nie zachodzi żadna gwałtowna zmiana. Dlatego ja bym zredukowała trend sześcienny i powiedziała, że tak jest dobrze z trendem kwadratowym. I teraz, jeżeli ustalony ostatecznie został trend kwadratowy i wiemy, że nie ma co dodawać nie ma co dodawać zmiennych sezonowych, bo mamy dane roczne, jak wiemy, to musimy w tym momencie rozważyć, czy w tym modelu występują opóźnienia dla zmiennej Y. Jak wstępnie nam pokazał ten korelogram, jeszcze raz powtórzę, korelogram i tutaj wyszliśmy, ja kliknęłam 8 i wyszło nam tyle, że korelogram sugeruje nam wystąpienie opóźnień dla Y rzędu pierwszego istotnych. Ale jeżeli już wiemy, że w modelu chcemy uwzględnić trend kwadratowy, a dodatkowo opóźnienia, to dopiero na ustalonym modelu trendu teraz dopiero wchodzimy i no dobra, zostawmy, że jest 14, wybieramy korelogram. I teraz ja tymi dalszymi opóźnieniami się nie interesuję, bo faktycznie najważniejsze są te pierwsze opóźnienia. Co robimy? Patrzymy, że w naszym modelu trendu kwadratowego opóźnienia dla procesu resztowego są istotne w PACF dla pierwszego i drugiego opóźnienia. A więc oznacza to tyle, że ja wprowadzam tylko dwa pierwsze opóźnienia dla Y do modelu i zobaczę, co się dzieje. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli dwie lub trzy gwiazdki pojawiłyby się dla kolumny PACF dla dalszych opóźnień, na przykład dla ósmego opóźnienia tutaj, to ja bym powiedziała, że w procesie resztowym występuje, na pewno proces resztowy nie jest losowy i trzeba by było w tym momencie dodać opóźnienia aż rzędu ósmego. Więc tutaj tego nie robię, mimo tego, że tu by była przerwa i byłyby nieistotne, to tutaj najwyższy stopień opóźnień istotnych to wpływa pozytywnie na to, że tyle opóźnień trzeba dodać do modelu. To, że tyle opóźnień do modelu trzeba dodać, trzeba było dodać, to nie oznacza, że aż tyle się utrzyma w modelu, ale tyle trzeba wprowadzić. I teraz robimy edycja, modyfikacja tego modelu, specyfikacji, robimy opóźnienia element i włączamy, że dodajemy opóźnienia rzędu i pierwszego, od pierwszego do drugiego. I to, co otrzymujemy, widzimy, tu jest zapis, że dodamy dwie zmienne Y sprzed pierwszego i sprzed dwóch lat. I teraz jak widzimy, ten model musimy uznać w pierwszym momencie jako ostateczny. Dlaczego? Bo nie ma co tutaj redukować. Zarówno niezależna od Y minus 2, Y1 wykazuje 3 gwiazdki, czyli jest istotna statystycznie. Tak samo Y2 niezależnie od każdej innej ze zmiennych wykazuje 2 lub 3 gwiazdki, czyli zarówno niezależnie, indywidualnie w teście testu studenta, zarówno wartości Y sprzed roku, jak i sprzed 2 lat trwale wpływają na Y. Dodatkowo zmienna reprezentująca trend kwadratowy wykazuje istotność, bo posiada te 2 lub 3 gwiazdki, czyli wartość P na pewno mieści się do 5%. No a to, że przy zmiennej time wartość P jest nieistotna, to nie ma żadnego znaczenia, bo mówiłam, żeby trend kwadratowy był istotny, to zmienna time, czy jest istotna, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Dalej idąc tym tokiem, na pewno nie mogę zastosować metody eliminacji, choć mi nawet Gretel to podpowiada, bo zmienna time 2 jest istotna statystycznie i broni time. Nie mogę go wyrzucić, mówiąc krótko. A to, że zmienna, wyraz wolny, constant wykazuje gwiazdki lub też nie, nie ma żadnego znaczenia. Należałoby w ogóle na to nie zwracać uwagi. Dodatkowo stopień wyjaśnienia zmiennej Y przez te elementy wcale, przez te zmienne objaśniające, wcale nie jest na niskim poziomie, bo aż na 99% te zmienne,
jak się zmieniają, to trwale wpływa na Y, na zmianę Y. Dodatkowo zwróćcie uwagę, jak w pierwszym momencie 220 wynosi błąd standardowy reszt przy trendzie liniowym, to po uwzględnieniu poprawnej formy trendu kwadratowego i dodatkowo wprowadzenia opóźnień dla zmiennej Y, nasz błąd standardowy został zredukowany aż do 53, co w porównaniu do średniej wartości Y, jaka występuje w badanym okresie, stanowi nawet na pewno mniej niż nasze maksymalne 10 czy 15%, czyli będziemy mogli mówić, że model nadaje się do prognozowania, oczywiście wstępnie. Zawsze możecie dodatkowo sobie sprawdzić korelogram, czy teraz się w cudzysłowie wyczyścił. Zbadajmy sobie 8 pierwszych opóźnień. No i nieładnie mówiąc, czy ładnie mówiąc właśnie, jest bajka. Czyli wartości kolumny PACF wszystkie wykazują brak gwiazdek, czyli proces resztowy ma własności biało-szumowe, czyli nie wykazuje żadnej autokorelacji reszt. Reszty są losowe dla rzędu 8 opóźnienia, nie są istotne. I wtedy można zauważyć, że między dolną niebieską linią, a górną wartością w teście Quinoyla na badanie tego korelogramu, test PACF, te wartości mieszczą się w normie. Także ja bym wstępnie powiedziała, że oczywiście bez dalszej tutaj weryfikacji, ja nie dokonałam tego, jak widzicie, można powiedzieć, że ten model możemy nazwać modelem Kleina dość wysokiej jakości, bez analizy testów, które się znajdują tutaj, tak, w zakładce testy. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli pierwszy model z zastosowaniem trendów, zobaczcie, miał 71 obserwacji, to w przypadku zastosowania opóźnień rzędu pierwszego i drugiego, to liczba została obserwacji zredukowana przez program o dwie pierwsze obserwacje, czyli z 71 jest 69. Ja tego ręcznie nie zredukowałam, to robi Gretl. Oczywiście wynika to z teorii i faktycznie z tego, jak uzupełniamy dane do modeli, w związku z tym, że mamy opóźnienia. Także ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Pokazałam Wam, jak zrobić model Kleina na danych rocznych o częstotliwości wyższej niż nie danych kwartalnych, gdzie można zastosować sezonowość, czy dziennych, czy miesięcznych, innych podokresach roku, więc na tym kończę omawianie tego zadania. Gdy będziecie potrzebować się ze mną skontaktować, mailujcie od razu na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu swoje zadania, a gdy będę miała tylko możliwość, odpiszę do Was. Rozwiązujcie jak najbardziej, jak najwięcej zadań, czy to z Gretla, ćwiczcie jak najwięcej takich przykładów, zaglądajcie na inne moje filmy, je na pewno polecam komentować, bardzo mile widziane są takie komentarze, uwagi, subskrybujcie mój kanał, bo może kiedyś się Wam przyda, jeszcze kilka przedmiotów pewnie przed Wami, udostępniajcie te filmy znajomym i korzystajcie z całej tej przeze mnie przygotowanej wiedzy, także serdecznie Was pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.